Cześć, witam Was w kolejnym odcinku To Było Grane. Dzisiaj zaczniemy od Waszych ulubionych książek. Gra, o której powiem, to Świat Dysku, ale zanim do tego przejdziemy, opowiem Wam o świecie dysku i o jego twórcy. Świat dysku, tak zwany Discworld, został wymyślony przez Terry'ego Pratchetta. Jest to seria książek fantasy o fantastycznym poczuciu humoru. Naprawdę, jeżeli lubicie się śmiać, mnie na przykład niewiele rzeczy śmieszy, ogólnie jestem dosyć ponurym gościem, ale książki Terry'ego Pratchetta mnie bawią. Troszkę jest w nich takiego lekkiego posmaku Monty Pythona. Ogólnie śmieszne, fajne książki. Pierwszą książką jest Kolor magii, drugą książką jest Blask fantastyczny. Książek ukazało się bardzo, bardzo dużo, nie wiem, około 30 pozycji. Niestety nie wszystkie książki są fajne. Trzeba przyznać to, że książki Terry'ego Pratchetta posuwają się jakby po sinusoidzie. Zaczynamy od naprawdę podstawowych, czyli Kolor magii, Blask fantastyczny, świetne książki. A już trzecia część, którą mam jeszcze, równo umagicznienie, no według mnie syfex. Także zanim kupicie jakąś którąkolwiek książkę, upewnijcie się, że ta książka jest dobra, bo nie wszystkie pozycje są fajne. Przeczytałem jakieś 80% książek Pratchetta, no i niestety z przykrością stwierdzam, że więcej jest tych książek niefajnych niż tych książek fajnych, ale ogólnie jako uniwersum, które Pratchett wymyślił, jest to naprawdę fajne uniwersum, śmieszne. Okej, może powiem, co to w ogóle jest Discworld. Discworld to świat, który jest płaski, znajduje się na czterech słoniach, które te słonie podróżują na grzbiecie olbrzymiego żółwia Atuina. Tak wygląda świat wymyślony przez Pratchetta. Oczywiście w świecie jest magia, są wszystkie znane Wam elementy fantazy, mamy elfy, mamy czarodziei, mamy czarowników, troli. Jest dużo nawiązań do klasycznego heroic fantazy, między innymi jest Conan Barbarzyńca, czyli nawiązanie do popularnego Conana Roberta Howarda oraz wiele, wiele innych rzeczy, które naprawdę czytając można wychwycić i ciesząc się z tych właśnie wychwyconych smaczków. Oprócz książek, do których naprawdę serdecznie Was zachęcam, mam tu jeszcze parę pozycji, między innymi Ciekawe czasy, Ostatni kontynent oraz Piekło pocztowe, jedna z nowszych, powiem szczerze, nie podoba mi się za bardzo. W pierwszych dwóch częściach głównym bohaterem jest czarodziej Rincewind, który według mnie jest najlepszym bohaterem świata dysku. Jest to czarodziej nieudacznik, który także występuje w dwóch grach z serii Discworld, o których powiem za chwilę. Oprócz samych książek mamy też trzy filmy, dosyć długie filmy, prawie 3-godzinne, zrobione przez telewizję BBC. Jest to Wiedźmi Mikołaj, nie polecam, Piekło pocztowe z Andy Serkisem, czyli aktorem, który wcielił się w Gluma we Władcy Pierścieni. Też ogólnie nie polecam, mi się nie podobał. Oraz najlepsza część to Kolor magii, czyli na podstawie tych dwóch najfajniejszych pierwszych książek film opowiadający właśnie dzieje maga Rincewinda. Oprócz książek, filmów jest jeszcze, są jeszcze dwa filmy rysunkowe, o których niewiele osób wie, ale powstały dwa filmy rysunkowe, pełnometrażowe, to Weird Sisters i Soul Music. Ogólnie mocno średnie te pozycje, ale dla fanów Pratchetta i świata dysków warto w nie spojrzeć. Ok, przejdźmy do gry. Pierwszą grą wydaną na płycie CD, ponieważ była wcześniej jeszcze gra tekstowa Discworld, o którą niestety nie grałem. Pierwszą grą wydaną na CD jest Discworld, czyli po prostu Świat Dysku.
wydana w 1995 roku. Na okładce pudełka, na pudełku widzicie ilustrację Josha Kirby'ego, nadwornego ilustratora książek Świata Dysku. Świat Dysku, gra przygodowa, to jedna z gier uważanych za najtrudniejsze gry przygodowe w ogóle. Oczywiście mówimy o grach point and click. Wiem, że zaraz powiecie, że o Reaper albo Black Dahlia są trudniejsze. Jednakże tam trudność polega na zagadkach logicznych, a nie na rozwiązywaniu stricte zagadek przygodowych, czyli używaniu przedmiotów. Gra bardzo fajna, z doskonałym voice actingiem. Główną rolę Magowi Rincewindowi powierzono Ericowi Idleowi, znaczy głos mu podkłada Eric Idle. Jest to członek kultowej grupy Monty Pythona. Jeżeli oglądaliście, no to pewnie kojarzycie Erika. Podkłada on właśnie głos Magowi Rincewindowi. Oprócz tego pojawia się też Tony Robinson, mniej może znana postać, jednakże dla osób ceniących sobie humor angielski. Jest to gość, który grał rolę Boldricka w Czarnej Żmii z Rowanem Atkinsonem. Także dosyć znane osobistości. Voice acting, pomimo że rok 95 naprawdę stoi na niesamowicie wysokim poziomie. W grze udało się uchwycić ten humor książek, ten jakby niepodrabialny klimat Terry'ego Pratchetta. Widać, że sam Terry Pratchett przykładał tutaj się do tworzenia tej gry. Sama gra troszkę nawiązuje do książki Strasz, Strasz, ale są też elementy z książki Ruchome obrazki. Dużo jest nawiązań do książek. Spotkamy wszystkie znane postacie z książek, m.in. Dieblera, Gardło sobie podżynam, jak i mnóstwo innych postaci, które zdążyliście się zapoznać z nimi, czytając książkę. Więcej dowiecie się oczywiście w części gameplayowej. Wracając do tematu, gra jest bardzo, bardzo trudna. Jeżeli przyzwyczailiście się do gier przygodowych, gdzie wasz inwentarz składa się z 10-15 przedmiotów, no w świecie dysku kończymy mając w inwentarzu przedmiotów ponad 30 czy nawet 40. Także wyobraźcie sobie, wiem, że jedną z takich metod przechodzenia przygodówek przez wiele osób jest próbowanie wszystkich przedmiotów na wszystkim. Więc wyobraźcie sobie próbowanie 30 przedmiotów na parunastu dość potężnych lokacjach. No jest to jednak dosyć spory kłopot. Gra jeszcze działa w niskiej rozdzielczości, oczywiście pod starym dobrym DOS-em. Samo wydanie, które tutaj mam, jest to wydanie premierowe z eleganckimi złoceniami na pudełku. Ze wszystkich stron są te złocenia. Dzisiaj dosyć rzadkość, można powiedzieć. Można trafić na Allegro, jednakże no, sprzedający sobie cenią faktycznie tą grę, bo wiedzą, że jest to tytuł poszukiwany przez kolekcjonerów. Sama gra, jak widzicie, oprócz pudełka, instrukcja i płyta, nic poza tym. Zapraszam teraz do części gameplayowej. Polecam jeszcze raz przeczytanie chociaż jednej książki. Może się wciągniecie, może nie. Po prostu przeczytania i zapoznania się, czy was ten klimat kręci, czy nie. Na początek naprawdę polecam pierwszą część, czyli Kolor Magii. Polecam, jeżeli nie traficie gdzieś w księgarnię, bo to już dosyć stara książka, można ją znaleźć na Allegro, bądź na przykład ściągnąć sobie na iPhone'a, bądź na iPada i zapoznać się z tą literaturą. Naprawdę warto, śmieszna rzecz. No i tak jak mówię, gra zachowuje ten klimat, ten duch serii jest właśnie w tej grze też obecny. Ok, zapraszam teraz do części gameplayowej, w której dowiecie się oczywiście więcej. Pozdrawiam, cześć. Wydana w 1995 roku gra Discworld na podstawie powieści Terry'ego Pratchetta jest uważana za jedną z najtrudniejszych gier przygodowych. Gigantyczna ilość przedmiotów, duże lokacje, których czasami nawet przez długi czas nie możemy znaleźć na mapie, nie ułatwiają gry.
Dodatkowo niektóre zagadki dla postronnego gracza mogą być zupełnie bezsensowne. Jednakże mają one logiczne uzasadnienie dla tych, którzy czytali książki. Dla kogo więc jest ta gra? Tylko dla czytelników? Czy ktoś nie zaznajomiony z prozą Pratchetta znajdzie w niej coś ciekawego? Cóż, nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Uniwersum Pratchetta jest bardzo specyficzne. To świat fantazy w bardzo krzywym zwierciadle. Gra nie wyjaśnia wszystkich mechanizmów uniwersum, w którym się poruszamy, natomiast w książkach możemy dowiedzieć się mnóstwa faktów, które ułatwiają nam granie. Więc staram się Was namówić do czytania. No, może troszkę. Ponieważ bez tego nie zrozumiecie mnóstwa świetnych gagów, które gra oferuje. Czasami sam dwukwiat wyjaśnia najbardziej zawiłe problemy, jednak jest to rzadkość. W grze wcielamy się w głupkowatego, tchórzliwego maga Rincewinda, któremu podkłada głos Eric Idle z Monty Pythona. Fabuła jest w miarę prosta, otóż w mieście pojawia się smok, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, a my jako mag musimy się smoka pozbyć. Proste, nie? No cóż, nie. Rincewind to taki nasz trochę polski miś. Nie dochodzi do rozwiązania najprostszymi sposobami, tylko tymi najcięższymi, najbardziej zagmatwanymi. Tak jest też tym razem. W naszej przygodzie zwiedzimy większość znanych z książek miejscówek. Pęknięty bęben, krawędź świata, mroki, ale głównie będziemy się poruszać po najwspanialszym mieście Ankh-Morpork. Sama rozgrywka to do bólu standardowa gra point and click. Ciekawie rozwiązano inwentarz. Nie zastanawiało Was, jak w innych grach postać trzyma w kieszeni szpadel, lunetę, parę kamieni i kalosze? Otóż tutaj mamy czarodziejski kufer na 1000 nóżkach, wykonany z myślącej gruszy, który ma niewyczerpany zapas miejsca. Kufer zawsze, no prawie, podąża za nami jak pies. Nasz bohater ma też swoje inwentory, ale może trzymać tam tylko 3 przedmioty, także czasami, gdy nasz kufer nie może za nami podążać, musimy przenieść dany przedmiot do swojej kieszeni, a to wprowadza jeszcze dodatkowe utrudnienie. Gra tryska humorem, ale nie zwykłym humorem z prześmiesznych polskich seriali na Polsacie, ale humorem abstrakcyjnym, na przykład co to jest niedoletnie wino? Otóż to wino, które najpierw się pije, a potem zrywa na nie winogrona. Kac po nim też następuje przed wypiciem trunku. Ot taki właśnie humor nam towarzyszy. Technicznie gra bardzo się postarzała. Grafika w niskiej rozdzielczości jest bardzo nieczytelna, choć przyznam, że wersja Rincewinda z gry towarzyszyła mi bardzo długo jako jedyna prawidłowa wersja wyglądu głupkowatego maga. Toteż w filmowym kolorze magii nie mogłem się przyzwyczaić do wizerunku Davida Jasona. Ale odbiegłem. Grafika ma swój urok. Komiksowe postacie, ręcznie rysowane tła nie spowodują u Was opadu szczęki. W 1995 roku, gdy gra się ukazała, już wtedy grafika była mocno spóźniona. Dźwięki, muzyka to także nic specjalnego. Z rzadka jesteśmy uraczani samplem przy wykonywaniu jakiejś czynności. Ale voice acting to już mistrzostwo świata. Eric Idle został stworzony do roli Rincewinda. Bardzo charakterystyczny ton głosu i angielska maniera od razu wrzucają banana na pysk. Podobnie zresztą Tony Robinson, choć niestety zauważyłem, że Tony podkłada głos chyba ponad połowie postaci i pomimo modulacji słychać, że to on. Szkoda, że Perfect Ten nie zatrudniło więcej gardeł. Tytuł w wersji premierowej, który mogliście zobaczyć, to dziś rzadkość, zresztą jak i pozostałe gry z serii Discworld, o których powiem kiedy indziej. Na końcu oczywiście pytanie, czy grać? Cóż, czytałeś książki lub obejrzałeś chociaż film? Wiesz, kim jest dwukwiat albo czemu bibliotekarz jest małpą? Łykaj grę, od razu poczujesz się jak w domu. Innym osobom niezaznajomionym z pozą Pratchetta raczej nie polecam tego tytułu. Przewiduję sporą frustrację oraz wściekłość na niedorzeczne zagadki. Ale taki właśnie jest świat dysku. Można go kochać albo i nienawidzieć. No i oczywiście trzecie wyjście, można nie wiedzieć nawet o jego istnieniu.